Siemanko, moi kochani! Ja jestem Zafira Alpes TV i witam was serdecznie w pierwszym odcinku Zniszcz ten dziennik. Napisałam raz komentarz, czy chcecie zniszczyć ten dziennik i daliście tam nawet dużą aktywność. Więc no, ze mną jest mój pies. Taki pies. Zafira! A czemu to się nazywa? Dziennika też tubelki. Tak pewnie właśnie spytacie. Dlaczego? No bo będę bardziej ozdabiać, niżeli niszczyć ten dziennik. I wszystko, co będę tam robić, będzie związane z LPS, z kanałem, z widzami i ze mną. Więc oczekujcie naprawdę mega kreatywnych zadań przeze mnie wykonanych. Tu mamy ten zniszcz ten dziennik. O, taki piękny dziennik, zniszcz ten dziennik. I wcale tutaj nie pozaznaczałam, nie, tam nic nie było. Wersja mini. Sorry za tego paznokcia, ale sobie go złamałam na deskorolce. Pół paznokcia zdarła. Nawet nie wiecie, jaki to ból. To jest mój piękny, nowy zniszcz ten dziennik. Nacieszcie się tym pięknym widokiem, bo potem tak na pewno nie będzie wyglądać. Będę bardziej ozdabiać, niżeli niż ten dziennik. Jak widzimy, nasz dziennik jest te... Jak widzicie, to jest wersja mini tego dziennika i dostałam go od mojej Karinusi Pusi. A tu macie dedyk od niej. Dostałam go w fanmailu i jeżeli go nie widzieliście, a jest to czwarta część... Tak, proszę was! Więc jeśli nie widzieliście czwartego odcinka fanmailu, to serdecznie was zapraszam. A teraz zrobimy pierwszą bardzo ważną rzecz dla naszego dziennika. Zrobimy mu nową, wystrzałową okładkę. A potem przejdziemy do zadań. A więc teraz pokazuję, jak wykonać okładkę dla Zniszcz ten dziennik. Potrzebujemy wolne miejsce pracy, zniszcz ten dziennik, nożyczki, linijka, scyzoryk lub jakiś nóż. Coś do klejenia, na przykład jakieś kółeczkowe naklejki, tak jak w moim przypadku, albo taśma klejąca, kartka papieru. I oczywiście nie możemy też zapomnieć o pisakach i różnego rodzaju przyborach do kolorowania. To zależy, jaką techniką będziemy robić. Oczywiście również klej na pewno nam się sprzyda. Ok, zaczynamy od początku. Mierzymy sobie wszystkie punkty, jakie ma premiary dziennik i co i jak, bo wiadomo, że nie możemy zrobić za małej bądź za dużej okładki, chociaż jeżeli zrobimy za dużej, to lepiej, bo zawsze można przyciąć. A jeżeli zrobimy za małą, no to już nie przytniemy, nie? Też jak widzicie, rysuję tutaj pisakiem kreski, a następnie takie linie przerywane. Będą one służyły do zaznaczenia zgięć. Następnie wycinamy nasz szablon. No i tutaj właśnie wycinam oraz zginamy boki, gdzie zaznaczyliśmy do zgięcia. Przykładamy do naszego dziennika, ponieważ musimy wiedzieć, czy dobrze uformowaliśmy naszą zakładkę, naszą przyszłą zakładkę. Okej, tutaj wszystko ładnie porównujemy, żeby było dobrze, przyklejamy oraz mierzymy, aby wyciąć ze zniszcz ten dziennik. Oczywiście wy możecie zrobić inną techniką, ale ja robię taką. Mierzę dokładnie linijką, a następnie rysuję kreski, które służą do zaznaczenia. Następnie używam scyzoryka, aby wyciąć nasze kreski i zrobić po prostu taką dziurkę na tytuł, czyli zniszcz ten dziennik. Następnie wypycham to tak jak wypychanki w przedszkolu i formuję tak, aby sprawdzić, czy dobrze zrobiłam dziurkę. Następnie używam żabek, że tak powiem, no czyli spinaczy, aby nie przeszkadzał mi po prostu przy malowaniu zniszczyć ten dziennik. Szkicuję sobie pet shopa. Oczywiście wiem, nie patrzcie na mnie artystyczny, po prostu, no wiem, bardzo, bardzo pięknie mi ten pet shop wyszedł. Nie, no ja wiem, że wiele osób z was pewnie rysuje i o wiele, wiele, wiele łatwiej. Ogólnie przepraszam za tą burzę w tle, no ale nie mogę się powstrzymać, żeby czegoś nie zmontować, bo mi się mega nudzi. Także nieważne. W każdym razie, jak widzicie, tutaj ładnie, ładnie, no dobra. Niech będzie, no całkiem coś tam rysuję. Jest to moja maskotka kanału, jakby ktoś się nie domyślił. I jakiegoś arbuza, którego i tak potem zmarzę, no ale nieważne. W każdym razie rysuję taką jakby polewkę. To będzie coś w formie... taka burza w formie arbuza takiego.
A następnie poprawiam cienkopisem kontury na czarno, aby były bardziej widoczne. Jak widzicie, tutaj sobie poprawiam pięknie, burza sobie nadal jest w tle, no ale dobra, nie zabijcie mnie za to. Dobra, kolejnym punktem jest właśnie kolorowanie, rysowanie oczu. Tutaj koloruję naszą piękną maskotkę. Tak to w sumie wygląda. Użyłam do tego po prostu zwykłych kredek Bambino, jak widać. I koloruję naszą piękną polewkę. Podpisuję się swoim pięknym pismem Zafira i robię taką coś za pomocą linijki, coś w formie tabelki. Tak sobie to ozdabiam, tutaj pokazuję, a sobie piszę na grzbiecie zniszcz ten dzennik. Nie pokazywałam wam kolorowania na zielono, bo po prostu uznałam, że to będzie bez sensu. Tutaj, jak widzicie, też koloruję na zielono, przewróciła mi się kamera, no nieważne. Tutaj rysuję znak po prostu YouTube'a i koloruję go na czerwono. No, kto by się domyślił, nie Zafira? Piszę LPS tu oraz piszę zniszcz ten dzennik, poprawiając go właśnie mocno czarnym długopisem. I tak to w sumie się prezentuje. Moim zdaniem w sumie całkiem fajnie, tutaj zabezpieczam, żeby mi nie uciekły. No i tak się prezentuje, koniec. A więc tak prezentuje się nasz zniszcz ten dzennik. Mi się tam nawet podoba, jak go wykonałam. Nie wiem jak wam. Tak jest tutaj, na brzegu, a tak jest z tyłu. Tak, tutaj również dokleiłam takiego urodziwego piesołka. W takim razie, moi kochani, przejdźmy do kolejnego zadania, czyli podstawowego zadania, które każdy robi na początku, czyli ponumerowanie stron. Ja wam to trochę przyspieszę, żeby was nie zanudzić na śmierć. Okej, no to zapraszam! Dodaj własną numerację stron. Zaczynaj stąd! Przejdźmy do kolejnego zadania, moi kochani. Kolejnym zadaniem, jakim wypełnimy, będzie to, czyli taka podstawa. Tutaj już zdejmę moją zaznaczajkę. I przejdziemy do wykonania poleceń. Ta książka należy do... I tutaj muszę napisać swoje imię białym kolorem, ale z tego powodu, że nie mam białego koloru, w sensie kredki, długopisu, coś w tym stylu, użyję do tego farby. Dlatego, czemu by nie? Tutaj będę musiała napisać swoje imię nieczytelnie, napisz swoje imię malutkimi literami, napisz swoje imię od tyłu, napisz swoje imię niewyraźne, napisz swoje imię wielkimi literami, adres i numer telefonu, których nie będę już podawać, ponieważ no nie chcę podawać swoich danych osobowych, no to chyba jasne, nie? Od razu przepraszam za wszelakie odgłosy, no ale jest burza, no i wiecie jak to bywa. A mi się po prostu nudzi, więc sobie nagrywam, ale okej, przejdźmy już do naszego materiału. Na początku napiszę swoje imię nieczytelnie. Napisz swoje imię nieczytelnie. Pięknie, po prostu to jest arcydzieło. Napisz swoje imię malutkimi literami. Okej. No taki mini. No mniejszych już nie dam rady normalnie. Napisz swoje imię od tyłu. A była taka opowieść, ale nie pamiętam, jak się nazywała. Były tam jakieś pająki, w ogóle my to przerabialiśmy właśnie w piątej klasie. I tam były imiona od tyłu, na przykład... a już nie pamiętam, jak się nazywa. Ale była taka bajka. Napisz swoje imię niewyraźne. Niewyraźnie. To na pewno nie użyjmy do tego pióra, ponieważ jest bardzo wyraźne. Użyjmy do tego w takim razie jakiegoś pomarańczowego i napiszemy imię niewyraźnie. Dobra, ja wiem, że w kamerze w sumie słabo widać, nie? Napisz swoje imię wielkimi literami. Tutaj przesunę kamerę. I napiszę mi moje imię wielkimi literami i to jeszcze czerwonym długopisem. Oczywiście tak naprawdę mam na imię Klaudia, ale po prostu wolę jednak używać swojego przezwiska. Okej. Mamy tutaj również adres i numer telefonu oraz informację, że jeżeli ktoś znajdzie ten dziennik, to niech wykona zadanie. Ale ja niestety nie będę podawać ani adresu, ani numeru telefonu, także wiem, że na to chętnie byście czekali i w ogóle, ale nie zrobię tego.
Okej, kolejnym zadaniem, jakie zaznaczyłam, to zostaw ślad. Za każdym razem, gdy spotkasz ptaka, pewnie większość z Was teraz myśli, że ja po prostu będę szukać po polu ptaków, chociaż burza jest, no ale dobra. Ale nie będę szukać ptaków, ale mam inny, lepszy pomysł. Jakoż i to ma być związane z LPS, postanowiłam, że umieszczę tutaj swoją kolekcję ogólnie ptaków z LPS-ów. Oczywiście za pomocą wywołanych zdjęć, które wywołałam u fotografa, no ale o tym chyba nie muszę mówić, nie? Tu mam dość dużą kopertę ze zdjęciami. A tutaj mieszczą się moje piękne zdjęcia, jest ich w sumie 6. Szybciutko pokażę Wam zdjęcia, to jest pierwsze, to jest drugie, to jest trzecie, to kolejne, takie, no i oczywiście ostatnie. To wszystkie moje zdjęcia, więc teraz będę po prostu obcinać nasze ptaszki. Okej, moi kochani, pierwsze zadanie jest już wykonane. No może nie pierwsze, ale nieważne. Zobaczcie tą stronę. Tak się prezentuje nasza piękna strona ze zniszczeń dzienni. Mi się ta strona bardzo podoba, a nie wiem jak wam. Ale mi się naprawdę bardzo podoba. Śliczna jest moim zdaniem. No i bardzo mi się podoba wykonanie. No okej, moi kochani. W takim razie przejdziemy do kolejnego zadania, ale zmienimy troszkę otoczenie. Okej, więc ja już jestem na zewnątrz, jak widać. I naszym kolejnym zadaniem będzie to zadanie. Narysuj coś tutaj piórem. Wyjdź na dwór podczas deszczu lub śniegu. Niech się zmoczy. Jakoś już nie ma deszczu ani śniegu. Postanowiłam, że zrobię inaczej to zadanie. I przepraszam za tą piękną trawę w tle. No ale jesteśmy na polu, prawda? Po prostu będę na postaci, jak zrobię na przykład Mary Kay Dance oraz wiele nawet osób, że po prostu użyję rurki, atramentu, no i będę rozdmuchiwać. Ale jako, że ma być to związane z LPS, użyję również do tego ołówka i namaluję kształt sobie Pet Shopa, który potem wydmucham. Może zrozumieliście. Zrobię to na tej czystej stronie, ponieważ tutaj jest zamazane, no i wiecie jak to bywa. Więc ja się już biorę do pracy! No, that I was not created just a waste, that's the truth. So why the fuck do I regret? Can't explain it, this feeling deep inside of me. I got no witnesses left, I know I'm lost on the path I chose. I never like upon the records, I will not be exposed. I'm only giving reality, I'm a lyrical legend. My complimentary honesty is a rarity, yes. You feed a fallacy to him, but I'm not really impressed. Cause I can read between the lines and the sequelizer. You were sane like me, been a pain like me. Do you take yourself apart to entertain like me? Wanna change like me, but you can't like me. Terrified that your misery gon' remain like me. Okej, więc tak się prezentuje gotowe zadanie. Może nie wyszło to tak jak chciałam. A wyszło jakieś. Miał być to Petrzyk z atramentu, a wyszła jakaś chmurka po prostu. Po prostu narysowałam tutaj LPS-a takiego. Tak, piękny jest. Po prostu on jest tak cudowny, że aż nie jest cudowny. No i właśnie naszą chmurkę. To zadanie niezbyt mi się podoba.
No ale dobra, nie jest źle. Ptaki! No, no weźcie, ja tu nagrywam. Nagrywacie w takich warunkach, wiecie? Więc podsumowując, w tym odcinku wykonaliśmy 3 zadania. Zrobiliśmy okładkę, stronę z atramentem oraz stronę z ptakami. Bez skojarzeń! Ale to nie wszystko. Mamy tu również zadanie: zbieraj imiona, autografy, marzenia innych ludzi. Waszym zadaniem jest napisać coś fajnego w komentarzu. Jakieś marzenie, tam nie wiem. Albo jakąś ciekawą historię, tylko jest jedna zasada. Nie ma być błędów ortograficznych. Czyli ma być ładnie napisane, duża litera, kropka i tak dalej. I żeby też komentarz nie był aż za długi. Po prostu taki, no nie wiem, taki w miarę krótki. Ja wydrukuję, tak nie wiem ile, 5, 10, to zależy. Najlepsze komentarze, które najbardziej mi się spodobają, oczywiście będą mieć serduszka. I właśnie sobie je tutaj poprzyklejam. I zrobimy to w następnym odcinku. Właśnie doszliśmy do końca tego odcinka. Następny odcinek prawdopodobnie pojawi się za 2 tygodnie. Ale jeżeli się uda, to wakacje będą co tydzień. Słyszycie, co tydzień. A jeszcze jedna informacja. Jeżeli jesteście fanami ziemniaczka, to ziemniaczek pojawi się za tydzień. Tak, dobrze słyszycie, za tydzień. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę pod tym filmikiem, jeżeli seria wam przypadła do gustu. Tak, wiem, nie umiem zbytnio ładnie rysować i tak dalej, no ale wszystkiego da się przecież nauczyć. Okej, ja się z wami żegnam. Chwila, to już koniec? Ej, to już koniec? No idź mi stąd, to już koniec. Ale ja chcę się pożegnać, spadaj. Cześć. Zła, nienawidzę cię. Zamknij się. That's it, friend.